Hej, witamy Was w dzisiejszej Bank Tygodniówce. Chłopcy ostatnio rozpieszczają nas na wiele różnych sposobów. Każdy z nas powoli oswaja się z koczowniczym trybem życia w domu, więc i my przybywamy Was z nowym odcinkiem. W tym tygodniu, jak zawsze, wita Was Wiktoria i Wejka. Zaczynamy! Ważne info w tym tygodniu prezentowały się następująco. Na koncie na Twitterze Big Hit Merch pojawiła się zapowiedź paczuszki Lucky Box z Bang Bang Pop-Up. Na grupce pojawił się długi, ale bardzo treściwy i przydatny post o koreańskim rankingu reputacji marki. Zapraszamy wszystkich, którzy są ciekawi szczegółów owych rankingów. Rocznica debiutu chłopaków coraz bliżej, więc doczekaliśmy się wreszcie zapowiedzi tegorocznej festy, czyli okresu świętowania. Dostaliśmy też rozpiskę planową na poszczególne dni od 1 do 13 czerwca. Festa oficjalnie się rozpoczęła. Big Hit wydało oświadczenie w zakresie użycia w piosence What Do You Think, Sugi, fragmentu skazania Jima Jonesa. Standardowo przypominamy Wam również o trwającym na grupce konkursie i zapraszamy wszystkich do udziału. Następną kategorią są osiągnięcia. W tym tygodniu pozwoliliśmy sobie na troszeczkę inny układ przedstawiania informacji w podziale na platformy. Mam nadzieję, że to będzie troszeczkę bardziej przejrzyste. Tak więc zaczynamy od Spotify. Rapline BTS, czyli Hoseok, Namjoon i Yoongi, są teraz najczęściej obserwowanymi koreańskimi solistami na Spotify. Piosenka Dianesis przekroczyła 100 milionów streamów na Spotify, stając się czwartą piosenką z albumu Map of the Soul Persona, która osiągnęła ten wynik. Map of the Soul Persona staje się ósmym albumem BTS, który przekroczył 1 miliard odsłuchań na Spotify. Yoongi przekroczył 2 miliony miesięcznych słuchaczy na Spotify. Filter przekroczył właśnie 50 milionów streamów na Spotify i stał się pierwszym koreańskim utworem solowym wykonywanym przez mężczyznę, który przekroczył 50 milionów odsłuchań w tak krótkim czasie. Osiągnięcie to zajęło tylko 98 dni. Aktualnie Jimin jest pierwszym, jedynym koreańskim solistą, który ma 4 piosenki z ponad 50 milionami odsłuchań na Spotify. BTS osiągnęło 10 miliardów streamów na Spotify. Jest to pierwsza i jedyna grupa koreańska, która osiągnęła taki wynik. Następną kategorią jest iTunes. BTS lub członkowie BTS zajmują pierwsze miejsce w kategoriach album, solo song z największą ilością jedynek na iTunes, nie tylko jako koreańscy artyści, ale także wśród artystów z całej Azji. Namjoon utrzymuje rekord nie tylko koreańskiego, ale także azjatyckiego solisty z największą ilością jedynek z albumem na iTunes. Następnie przechodzimy na YouTube. 8. Yoongi'ego i IU przekroczyła 50 milionów wyświetleń. Utwór Digita przekroczył 50 milionów wyświetleń na YouTubie. Jest to czwarty teledysk Yoongi'ego, który to osiągnął. Taehyung jest pierwszym i jedynym koreańskim solistą, który ma 6 fankamów z ponad 10 milionami wyświetleń. Piosenka Halsey, w której wystąpił Yoongi, przekroczyła 10 milionów wyświetleń. Kanał Bangtan TV przekroczył 30 milionów subskrypcji. Pod teledyskiem DNA na YouTubie przed chwilą wybiło właśnie okrągłe miliard wyświetleń, zdobywając przy okazji 13 milionów łapek w górę w ciągu 2 lat, 8 miesięcy i 13 dni. Następną platformą jest Melon. Piosenka IU i Yoongi'ego wygrała w tym tygodniu nagrodę popularności na Melon. Jest to już drugie zwycięstwo. Utwór Spring Day osiągnął 480 tysięcy polubień na Melon. Dzięki temu zostaje najbardziej lubioną piosenką na tej platformie. Teraz przechodzimy na social media. Tweet Jungkooka z coverem Never Not wszedł do top 5 najbardziej lubianych tweetów wszechczasów. Taehyung ustanawia rekord, gdyż staje się osobą z największą ilością tweetów na liście 20 najpopularniejszych tweetów wszechczasów. Następna platforma? VLive. VLive Yoongi'ego pobił rekord na transmisji solo z największą ilością widzów w czasie rzeczywistym. Jego wynik to ponad 10 milionów widzów. Wcześniejszy rekord należał do Hoseoka, który miał około 9,5 miliona widzów. BTS przekroczyli 100 miliardów polubień na VLive. Pozostają najpopularniejszym artystą na tej platformie. Następna platforma? SoundCloud. Piosenka Promise Jimina ustanowiła kolejny rekord, stając się trzecią najbardziej streamowaną piosenką wszechczasów na tej platformie. A w kategorii inne? Map of the Soul 7 pokryła się złotem we Francji ze sprzedażą 50 tysięcy egzemplarzy. Nowy mixtape Augusta D zadebiutował na 7 miejscu na Official UK Albums Chart, stając się tym samym najwyżej czartującym koreańskim albumem solowym w historii Wielkiej Brytanii. 8 zdobyło już trzecią nagrodę, wygrywając dzisiaj w Inkigayo. W kategorii głosowań przypominamy o nadal trwającym głosowaniu na MYX Award 2020. Utwór Boy With Love BTS z Halsey został nominowany do nagrody International Video of the Year. Głosowanie trwa do 11 lipca. Można głosować jeden głos dziennie. Jeżeli chodzi o rankingi, w tym tygodniu mamy Brand Reputation Ranking piosenkarzy na maj 2020 roku.
BTS nieprzerwalnie zajmują pierwsze miejsce, zdobywając ponad 15 milionów punktów. W kategorii współprac w tym tygodniu mamy nowe informacje na temat współprac BTS z takimi markami jak Fila, Hyundai, Bodyfriend, Chilsung, Samsung i BT21. Fila nieprzerwalnie rozpieszcza nas, dodając nowe zdjęcia z kampanii BTS reklamujących nowy merch na wszystkich swoich social media, takich jak Weibo, Twitter czy Instagram. Hyundai na swoim Twitterze dodał nową aktualizację, dodając nowe zdjęcie z kampanii z BTS. Następnie na Instagramie dodali aktualizację z Jungi w roli głównej. Odpowiedzieli, że najnowszy utwór Jungiego, Dejuta, jest koreańskim utworem wojskowym granym po zdobytym zwycięstwie lub honorowym marszem. Oczywiście w tym teledysku pojawia się pierwszopokoleniowa Azerazy 86 roku, zwana jako Granderburg w Korei. Jest to jeden z flagowych samochodów Hyundai'a i prawdziwa ikona. Bodyfriend dodał najnowszy artykuł, gdzie ujawnia zdjęcia zza kulis do reklamowania najnowszego modelu fotelów przez BTS. Chill Cinder z BTS dodało nowe reklamy reklamujące dwa smaki ich napojów. Bo oczywiście nie możemy również zapomnieć o marce BT21. Właśnie wyszedł najnowszy odcinek BT21 Nocna Walka Cookiego na YouTubie. Pomiędzy przygotowaniami do festy chłopcy wpadli na niektóre social media. Na Twitterze Te pochwalił się kolejnym obrazem stworzonym przez ARMY, na którym znajduje się jego postać w stylu Simpsonów. Jimin podzielił się projektami butów stworzonymi przez niego samego oraz Hobiego, a Jungi dodał zdjęcia, na których możemy zobaczyć pierwszą symulację blizny, którą miał w Dejuta. Dodatkowo dwaj ostatni dodali zdjęcia razem po zakończeniu transmisji głosowej na V-Live. Jin odwiedził nas na YouTube, prowadząc live'a, na którym ćwiczył grę na klawiszach. Jungi prowadził transmisje głosowe na V-Live, jedną sam, a drugą z Jiminem. Dodatkowo dostaliśmy wycięte sceny z setnego odcinka Run BTS. Na Weibo chłopcy dodali wspólne zdjęcie w zwykłych, białych koszulach. Oprócz tego pojawił się filmik z wygłupiającymi się Hobim i Namjoonem, po chińsku. Na oficjalnym Instagramie chłopaków pojawiła się spora ilość zdjęć z planu z Dejuta. Ponadto na Twitterze otrzymaliśmy kolejne concept photos, a także okładki do nowego japońskiego albumu Map of the Soul – The Journey. Oczywiście i w tym tygodniu nie możemy się obejść bez ciekawostek. Juno, główny wokalista T-Crunch, zdradził, że Jimin jest jego wzorem do naśladowania. Nadmienił, że to właśnie on zainspirował go do tego, by też zostać idolem. ARMY jak zawsze są spostrzegawcze. Odkryto, że już w 2016 roku mogliśmy usłyszeć zwrotkę z What Do You Think z D2. Zaśpiewał ją Namjoon na swoim V-Live. Członkini rozwiązanego już girls bandu Nine Muses, Serario, dodała na swój kanał film z reakcją na MV Dejuta. Piżama, którą Te miał na najnowszym zdjęciu na Twitterze, wyprzedała się na stronie. Dodatkowo, sofa, na której leżał, nie jest już dostępna na stronie internetowej. Dla historycznych świrków ciekawe może być to, że, jak się okazuje, Jungi należy do klanu Yeongmin. Po raz kolejny w Hope Song at Noon pojawia się wzmianka o Te. Tym razem były to słowa Kim Woo-soka, który powiedział, że Te jest bardzo przystojny. 27 czerwca zostanie wydany numer Vogue Japan, w którym pojawi się 8-stronicowa sesja zdjęciowa oraz wywiad z BTS. Królowa R&B, Beyoncé, przyznała, że bardzo podoba się jej solo Jungkooka, My Time. Konto Vogue Japan wróciło wspomnieniami do pierwszej sesji chłopców dla Vogue. Dodali również starszy artykuł, gdzie napisali o początkach sławy BTS w Ameryce, jak i na całym świecie. Zara Larsson, zapytana o kolab z Hobi i Te w A Brand New Day, powiedziała, że świetnie jej się z chłopakami pracowało i obaj byli dla niej bardzo mili. Dojong z NCT zaśpiewał The Truth Untold podczas swojego wtorkowego V-Live. Oba konta Jungiego na Spotify, Suga i August D, zostały zweryfikowane. Jungi jest jedynym koreańskim artystą, który ma 2 zweryfikowane konta na Spotify. Pewna ARMY zauważyła na lewie Jina pluszaka, którego dała mu 4 lata temu. Pluszak musiał bardzo mu się spodobać, bo założył mu nawet nowe ciuszki. Max, artysta, z którym Jungi nagrał Burn It, wstawił na YouTube akustyczną wersję swojej części piosenki. Dodatkowo BTS zretweetowali wpis z tym filmikiem. Na grupie pojawił się post zbiorowy z tłumaczeniami z nowego mixtape'u. Zapraszamy, jeśli jeszcze nie wiecie, co oznaczają teksty poszczególnych piosenek. Sudden Attack pojawił się Jimin, grający na koncie Te. Podobno grał strasznie słabo i zastrzelił fankę, która nie posłuchała jego rozkazów. Brzmi drastycznie. Kiss FM oraz Bittersweet na Instagramie wrócili wspomnieniami do chłopców. Nihua oraz Max, którzy znaleźli się na mixtape'ie Jungiego, wspomnieli o nim w swoich spisach i podziękowali za zaproszenie ich do piosenek. Two oraz Very Very w programie Road to Kingdom, a także Yuna's Girls' Generation wykonali covery do On. Jungi na swoim live'ie puścił demo Dear My Friend, które było nagrane przez Jungkooka.
Wypowiedział się też o piosenkach z mixtape'u i o procesie ich powstawania. Pewna ARMY wysłała zdjęcia Jungkooka z okazji zakończenia szkoły do kanału ABC News, gdzie zostały pokazane zdjęcia tegorocznych maturzystów. Pojawił się filmik przedstawiający chłopców jako narratorów bajek dla dzieci. Są w nim Jin i Suga w Słońcu i Księżycu. Film z Taehyungiem w kuchennym odcinku Run BTS pojawił się na kanale telewizyjnym w Peru w odcinku o tym, jak mężczyźni uczą się gotować podczas kwarantanny. Jackson z GOT7, zapytany, czy chciałby współpracować z Namjoonem, odpowiedział, że bardzo chętnie, lecz dodał, że ich relacja skupia się głównie na przyjaźni. I to na tyle, jeśli chodzi o ten tydzień. Mamy nadzieję, że się Wam podobało i przypominamy jeszcze raz o konkursie. Zdrówka i cześć!